2010 roku powołano ambasadorów fundacji i kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Zostali nimi Joanna Brodzik, Teresa Lipowska, Dorota Zawadzka oraz Artur Barciś. Nowi ambasadorzy przyrzekli, że będą głośno głosić hasło Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Witamy Państwa serdecznie na trzecim już kolejnym spotkaniu z pasjami. Dzisiaj naszym Państwa gościem będzie aktorka teatralna, telewizyjna i radiowa, pani Teresa Lipowska. W tej książce jest najwięcej, jeżeli Państwo gdzieś to już wyszło jakiś czas temu, ale gdzieś jeżeli będzie możliwość w jakiejś bibliotece, to tam niekoniecznie o mnie, ale tam jest parę moich koleżanek, o których Państwo nic nie wiecie, o ich pasjach, o ich zainteresowaniach i o tym, jakie one są naprawdę, bo widzicie tylko naszą twarz przed kamerą i to taką, jaką nam zaprojektuje reżyser, zaprogramuje. Ja teraz się cieszę, że mogę rozmawiać i mówić o rzeczach różnych i skręcać na swoje tematy, nawet troszkę, jeżeli nie wszystko to, co Pan pyta, jest w tym, co ja mówię, ale my przeważnie mamy określoną twarz i taką twarz Wam pokazujemy i takich nas znacie, a ta książka pokazuje, że jesteśmy tam w środku trochę inni. To, co jest złe, teraz przeczytałam też, dostałam taki tomik poezji od takiej starszej pani, która amatorsko pisze i tam jest napisane, że dwie strony naszego życia są na pewno pewne, urodzenie i śmierć, a wszystko, co jest w środku, to należy do nas, tylko i wyłącznie. W związku z tym powinniśmy jak najmniej myśleć o tym, co się zdarzyło złego. To wszystko powinno zostać w pamięci, ale nie do tego powinniśmy wracać. Tylko żeby być szczęśliwym na dziś, trzeba sobie przypominać te fajne rzeczy, jak to się złoży.